Znajdujemy się w sali Centrum Kultury i Sztuki, gdzie co tydzień w czwartek są próby zespołu Wiecznie Młodzi, zespołu, który tańczy. Sama nazwa mówi o tym, że są wiecznie młodzi. Natomiast dzisiaj, jak tu widzimy, spotykamy się też co tydzień, jest to garderoba, tu się spotykamy, tu różne ogłoszenia, tu różne spotkania, przy kawie, przy herbacie. I tu od 2 miesięcy robimy patworki, które już zanim zaczęliśmy robić, to mówiliśmy sobie, że przeznaczymy je dla osób nie wychodzących z domu w ramach Banku Czasu. To są osoby, które były w zespole, które w tej chwili nie mogą wychodzić z domu, są po operacji, są chorzy. Jeżeli będzie takich zszytych pledów i chust, i szalików więcej, to przekażemy je do ośrodka, dziennego ośrodka pomocy społecznej, gdzie są osoby starsze, które potrzebują właśnie trochę tego ciepełka. A to ciepełko właśnie członkowie zespołu Wiecznie Młodzi oddają ze swego serca. Ja teraz szydełkuję, zszywam takie prostokąty i z tego będzie nie wiem, na niepodległości widoczny dla tych pań, plet jakiś, czy chusta do nakrycia, bardzo ładne. A zszywam te kawałeczki, żeby wyszedł duży plet dla domu na niepodległości, dla tych pań, które tam są na dziennym. I trzeba zszyć, bo przedtem żeśmy szydełkowały, a teraz te kawałki trzeba poszywać wszystkie, żeby wyszedł ładny plet. Zrobiona chustka już, a teraz do niej robię frędzle po prostu, żeby ją ozdobić. I to będzie oddane do Domu Pomocy Społecznej, tam dla jakiejś babci, żeby sobie plecy przykryła, żeby jej było ciepło. O, już uciekł. No i także zszyję, będę tak długo zszywać, aż się utworzy duży plet i wtedy się przekaże do opieki, tam do domu opieki dla starszych pań. Dbają wszystkie panie o zdrowie, to jedną kawkę piją. Prawda, dziewczyny? Jedną kawkę, nie? Tu jedną. Jedna kawa nie zaszkodzi. Jedna kawa nie zaszkodzi. Ja zbieram składki na kawę, śmietankę. No i my składkę robimy jeszcze, jak chcemy jechać na wycieczkę, to każda osoba wpłaca miesięcznie po 20 zł. Potem to jest skumulowane razem i wtedy mają mniej do dopłaty, jak trzeba jechać na wycieczkę. Zespół Wiecznie Młodzi liczy średnio 30 osób, natomiast którzy przychodzą na próby jest tak 20-25. Natomiast tutaj co robimy, to robimy to dodatkowe, to są rzeczy poza naszym tańcem, które jeżeli mówimy coś, ustalamy, to przychodzą bardzo chętnie, nie mówią, że nie, nie opierają się panowie, mam ich 4, dzisiaj jest jeden nieobecny, chodzi na zabiegi, ale bardzo chętnie przychodzą, pomagają też paniom, także nie tylko my robimy te chusty, ale teraz będziemy robić też kartki świąteczne, czy jakieś ozdoby świąteczne. Także to jest po prostu ten cały zespół Wiecznie Młodzi jest zarażony już po prostu chyba takim wzajemnym pomaganiem, uzupełnianiem się. No tak jak sam Bank Czasu mówi, pomagamy sobie. Tylko tańczymy, ale jeszcze i prace są nasze tutaj, warsztaty. I nasze piękne panie tak pięknie tańczą, ale jeszcze lepiej pracują. No tak od serca przyniesione, żeby sobie osłodzić kawę po prostu. Dla wszystkich inaczej się trochę czujemy, jak mamy i kawę, i coś do kawy. W domu to z przyzwyczajenia w domu. I to nic nie kosztuje. 35 lat to jest po 35 latach pierwsze szydełko. Także zrobiłam coś takiego. I jeszcze łączę z innymi kolorami. Także będzie to na pewno dla mnie bardzo piękne. To jest własna robota. Już wiadomo, że jesteśmy zespołem Wiecznie Młodzi. Więc nas to, sama nazwa Wiecznie Młodzi zobowiązuje już do tego, żebyśmy byli aktywni. A my rzeczywiście jesteśmy bardzo aktywni. Bo my oprócz tego, że
tańczymy w zespole, występujemy na scenach tu i ówdzie, to jeszcze należymy do tak zwanego banku czasu, gdzie po prostu świadczymy sobie wzajemne usługi. My także bierzemy udział w projekcie Stuk Puk, w ramach którego to projektu my pomagamy osobom niepełnosprawnym. W Towarzystwie Kobiet, pań naszych, czuję się bardzo dobrze, mile. Jako, nas jest tylko trójka w tej chwili. Jak pocinek w cieście. Jaka jest pana rola tutaj w tym teraz? Ja w tej chwili jestem, no, można mówić, brakarzem. Kontroli jakości. Patrzę, czy panie dobrze dokładnie robią, bo to jest dla osób starszych, nie? Chociaż my nie jesteśmy też już młodzi, ale to musi być dokładne. O, jak się śmieję. To co najwięcej bubli robi. Specjalnie, ja w domu więcej robię, a tu kobiety, niech, kobiety niech tam tym chlebem narabiają. Panowie, to raczej nie szydełko w ręki, ale jest tu pan, który jeden nawleka igły, drugi nawleka igły. Poza tym tu dziewczyna jedna ostatnio wypowiedziała się, że jest bardzo szczęśliwa z tego, że przyszła do zespołu, bo to jest jedna z nowszych, że robi to, ponieważ 35 lat nie miała szydełka w ręku, a teraz jest bardzo szczęśliwa, że może to robić, tak? Jednej dziewczyny tutaj też nie ma, która też jest nowa, przyszła i jest bardzo szczęśliwa, była bardzo szczęśliwa, że mogła chwycić igłę w rękę i poszywać właśnie te. Ale to są nasze cotygodniowe spotkania, to się cieszymy nawet na nasze spotkania. Co tydzień. Nasza choreografka jest bardzo ciepłą, fajną babką. Czasami nas ochrzania, ale to słusznie. Jak musi. Jak musi. Ale jest przychylna, zawsze coś tam nam podpowie, zawsze coś tam gdzieś nas wypromuje, czegoś nauczy i tak, że podtrzyma na duchu. Tak, podtrzyma na duchu. My tutaj realizujemy swoje pasje. No. Tak, a jaka to jest rehabilitacja rąk? O. Palce, ręce. Tak. No ale za moment idziemy tańczyć. Przepraszam was bardzo. No. Musimy ale musimy iść tańczyć. Tak? Odkładamy wszystko. Odkładamy i idziemy na salę. Zapraszam. Zapraszam, pociągnij proszę. Wszyscy stoją na swojej miejscu, ulicy, w drzewach.